Cześć, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak zwiększyć pewność siebie w mówieniu po angielsku. Podzielę się 5 sposobami na to, jak mówić swobodniej, jak mówić bez stresu po angielsku i jak właśnie zwiększyć pewność siebie, dlatego że zauważyłam, że bardzo dużo osób, pomimo że zna gramatykę, zna dużo słów i tak teoretycznie zna język, to w dalszej części uważa, że nie mówi z pewnością siebie, obawia się odezwać. Często słyszę takie zdania, boję się mówić po angielsku, nie mówię po angielsku. Często mówią to też osoby, które mają dosyć wysoki poziom tego języka. To nie są osoby takie typowo początkujące na poziomie A2, załóżmy, ale nawet osoby na poziomie B1, B2. Więc ta pewność siebie w mówieniu dotyka także osoby, które mają dosyć już wysoki poziom znajomości tego języka, więc temat jest bardzo, bardzo ważny i mam nadzieję, że po tym nagraniu wdrożycie moje wskazówki i ta pewność siebie niesamowicie wzrośnie. Te wskazówki są oparte o taki naturalny proces nauki języka. Jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja podchodzę do tego bardzo, bardzo praktycznie i opieram się na naturalnych metodach. Na takich metodach, które stosowaliśmy intuicyjnie jako dzieci. Teraz mówimy swobodnie w języku ojczystym i jak najbardziej da się to zrobić w języku obcym. No i dzisiaj właśnie powiem o tych sposobach. Także, jeżeli boicie się wciąż mówić po angielsku, odczuwacie stres, lęk, taki ścisk w żołądku, kiedy trzeba się odezwać, albo macie takie sytuacje w pracy, że jest jakiś obcokrajowiec, pracujecie w takim międzynarodowym środowisku, ale kiedy ktoś do Was mówi po angielsku, no to odpowiadacie tak zdawkowo, nie chcecie wchodzić w jakieś takie głębsze dyskusje albo wysyłacie kogoś innego, żeby załatwił sprawę za Was. Albo też macie takie wrażenie, że każdy zauważy nawet taki najmniejszy błąd. Ten live jest dla Was. Przy okazji chciałabym Was zaprosić do zapisu na listę oczekujących na program mentoringowy Bomba, dlatego że niedługo, bo na wiosnę startujemy z 5 już edycją programu mentoringowego, to jest Bogny Online Mentoring Bootcamp angielskiego. Bardzo polecam zapisać się na listę osób oczekujących z tego względu, że osoby z listy otrzymują dodatkową zniżkę i bonusy. Nie jest to zobowiązujące, nie możecie jakby niczego stracić, a można bardzo dużo zyskać. I w tym programie ćwiczymy mówienie, rozwijamy umiejętność mówienia, przełamujemy barierę językową i wzmacniamy tą naszą pewność siebie w mówieniu. Dobra, to teraz przejdźmy sobie do tych 5 sposobów. Pierwszy sposób, o którym chciałabym powiedzieć, który jest niezwykle istotny i tak naprawdę bez tego my nie będziemy mówić swobodnie. To jest imersja językowa, czyli otaczanie się językiem. I ta metoda bazuje właśnie na naturalnym procesie nauki języka. Tak my nauczyliśmy się języka polskiego jako dzieci. I to jest naprawdę niezwykle istotne, aby zanurzyć się w języku. My mamy tak dużą barierę językową i boimy się mówić, nie czujemy się właśnie swobodnie w rozmowie, dlatego że nie jesteśmy wystarczająco dużo odsłuchani z językiem. Trzeba naprawdę się porządnie osłuchać i to nie są dziesiątki godzin, to są setki, nawet tysiące godzin osłuchania się z językiem. Ja bardzo tutaj naciskam na osłuchanie się z językiem, dlatego że my jako dzieci bardzo dużo słuchaliśmy. Tak naprawdę jeszcze przed narodzinami
osłuchaliśmy się z tym językiem ojczystym. Potem oczywiście zaczęliśmy mówić, tak, krok po kroku. Na początku było to gaworzenie, było to górzenie jeszcze wcześniej. Potem stosowaliśmy jakieś takie proste słowa, proste zdania. No i tak krok po kroku zaczynaliśmy mówić, ale to słuchanie to była jakby pierwsza kompetencja, którą nabyliśmy. Dlatego ja bardzo podkreślam, aby porządnie się osłuchać z językiem. Oczywiście trzeba do tego wdrożyć mówienie, to nie może być tylko samo słuchanie, ale naprawdę nie można zdobyć tej takiej pewności siebie w mówieniu, jeżeli nie jesteśmy porządnie osłuchani z językiem. I teraz, co konkretnie możemy zrobić, żeby się z tym językiem osłuchać, żeby się w nim zanurzyć, żeby być w tej takiej imersji językowej? No bo jeżeli nie mieszkamy w kraju anglojęzycznym, no to jest to wyzwaniem. Ale mamy internet i jest bardzo dużo takich trików, które możemy zastosować, aby się osłuchać tym językiem, przede wszystkim z tym językiem takim naturalnym, żywym, jakim posługują się native speakerzy. I to, co ja Wam radzę, co można zrobić na co dzień, aby być właśnie w tej imersji językowej, to jest po pierwsze, jeżeli macie Netflixa, wiem, że bardzo dużo osób ma Netflixa, to radzę oglądać jak najwięcej seriali czy też filmów na Netflixie. Tylko uwaga, nie z napisami w języku polskim. Można włączyć sobie napisy w języku angielskim, chociaż tutaj ćwiczymy też czytanie, ale te napisy w języku angielskim są już lepsze niż napisy w języku polskim, bo wtedy to już w ogóle nie będziemy, będziemy tacy głusi na język angielski. A już w ogóle najlepiej, jakby tych napisów nie było. Ale to zdaję sobie sprawę, że jest wyzwaniem, więc no, można zrobić tak, że na przykład jeden odcinek obejrzeć sobie z napisami, a drugi już bez napisów. Co jeszcze można zrobić? Można oglądać różne tutoriale czy też filmiki na YouTube. Jeżeli jest coś, co Was bardzo interesuje, ja na przykład bardzo się interesuję rozwojem osobistym i codziennie praktycznie oglądam coś na YouTube. No nie ma chyba takiego dnia, żebym ja czegoś nie obejrzała na YouTube z zakresu właśnie rozwoju osobistego po angielsku. Także tutaj bardzo, bardzo polecam. Jeżeli interesujecie się na przykład, nie wiem, gotowaniem, to można znaleźć jakiś przepis właśnie na YouTube, gdzie osoba pokazuje, jak przygotować jakieś danie. Jeżeli lubicie na przykład jogę, to można sobie taką praktykę włączyć, ale po angielsku, czy jakiś trening po angielsku. Tutaj jest bardzo dużo sposobów i no właśnie, polecam, żeby te tematy bardzo Was interesowały, bo też wtedy ta nauka sprawia przyjemność i nie jest, nie mamy takiego poczucia, że uczymy się, no że musimy się nauczyć, tak? My uczymy się w sposób przyjemny, uczymy się angielskiego, ale przy okazji robimy coś, co sprawia nam przyjemność i to jest bardzo, bardzo skuteczne. Co jeszcze można zrobić? Można słuchać podcastów albo audiobooków po angielsku. Ja robię to regularnie. Bardzo lubię słuchać audiobooków. Na YouTube można znaleźć dużo audiobooków w języku angielskim. Jest jeszcze bardzo fajny sposób na to, żeby wykorzystać te audiobooki. Jeżeli mamy e-booka po angielsku, to czytamy sobie e-booka i w tym samym czasie słuchamy audiobooka. To jest w ogóle mega, bo wtedy naprawdę fajnie zanurzamy się w języku, bo z jednej strony czytamy, mamy to rozumienie ze słuchu, przepraszam, rozumienie tekstu, a z drugiej strony mamy rozumienie ze słuchu, więc ćwiczymy dwie kompetencje jednocześnie. To, co jeszcze polecam, to jest słuchanie muzyki, słuchanie radia. Radio to już jest może taka wyższa szkoła jazdy, ale bardzo, bardzo polecam słuchanie muzyki. Ja bardzo zwiększyłam swoją pewność siebie w mówieniu po angielsku,
ucząc się angielskiego z piosenkami. Na kanale na YouTube można znaleźć taki odcinek, gdzie pokazuję, jak uczyć się angielskiego za pomocą piosenek. Bardzo zachęcam do tego odcinka. Ja tam pokazuję właśnie tę moją metodę, co ja zrobiłam, żeby wykorzystać piosenki w nauce angielskiego, bo do tego też trzeba podejść w taki sposób metodyczny. To nie jest tak, że my słuchamy muzyki, tak, że tylko skupiamy się na tym słuchaniu, ale tutaj wykonujemy różnego rodzaju ćwiczenia, więc bardzo serdecznie odsyłam do tego odcinka na YouTube. Co jeszcze można zrobić? Można czytać anglojęzyczne artykuły, można czytać książki. Są dostępne takie książki, na pewno widzieliście chociażby w Empiku, dwujęzyczne, gdzie z jednej strony mamy tekst angielski, a z drugiej strony tekst polski. Ja korzystałam z takich książek, jak uczyłam się francuskiego, właśnie z jednej strony był tekst francuski, z drugiej strony był tekst angielski i wtedy sobie ćwiczyłam te dwa języki jednocześnie. To jest świetna metoda na to, żeby też zanurzyć się w języku. Tylko tutaj właśnie już nie ćwiczymy tego słuchania, nie osłuchujemy się z językiem, ale ćwiczymy to czytanie. Co jeszcze można zrobić? Można korzystać z social media w języku angielskim, czyli na przykład obserwować różne konta na Instagramie, czy też grupy na Facebooku prowadzone w języku angielskim. To jest bardzo fajny sposób, żeby właśnie otoczyć się tym językiem na co dzień. Bardzo przyjemny sposób. Można też zrobić taką malutką rzecz, a mianowicie zmienić język w telefonie na angielski. Czyli zamiast menu w języku polskim, mamy menu w języku angielskim. To jest też pewnego rodzaju zanurzenie się w języku, które bardzo, bardzo polecam. I tak jak powiedziałam na początku, idealnie, aby przeważało to słuchanie, dlatego że to jest pierwsza kompetencja, którą nabywamy będąc dziećmi. Więc jeżeli decydujecie się na imersję językową, otaczacie się tym językiem, to postarajcie się, żeby jak najwięcej było słuchania. Tak? Więcej słuchania niż tego czytania. Kolejny sposób, sposób numer dwa, to jest ćwiczenie mówienia w mało stresujących warunkach. No bo tak, jeżeli my używamy angielskiego tylko w takich sytuacjach, gdzie na przykład jesteśmy za granicą i jest jakaś impreza, tak? Czy jesteśmy w barze i ktoś do nas zagaduje po angielsku, no to ta presja jest dosyć ogromna. Tak samo jak w pracy rozmawiamy po angielsku, też ta presja będzie ogromna. Dlatego, żeby ją zminimalizować, to ja bardzo polecam mówienie do siebie. To jest ćwiczenie mówienia w takich bezpiecznych warunkach. Ja sama to stosowałam i powiem szczerze, że jak tak obserwuję osoby, które teraz mówią swobodnie po angielsku, to one praktycznie wszystkie mówiły do siebie na głos, ćwiczyły to mówienie. Oczywiście są osoby, które mają możliwość mieszkania w kraju anglojęzycznym i wtedy one nie muszą jakby mówić do siebie, tylko od razu z automatu mają ten kontakt z innymi osobami, no ale znowu, to jest taki skok na głęboką wodę, ta presja też może być tutaj duża, dlatego żeby zminimalizować tę presję, to bardzo polecam to mówienie do siebie. To bardzo, bardzo pomaga i oczywiście może to tak brzmieć dziwnie, jak to tak mam mówić do siebie, ale to robi naprawdę niesamowitą robotę. I pamiętajmy też, że mówienie to jest interakcja. Nie wpadajmy w taką pułapkę, że ćwiczymy tylko mówienie do siebie w formie takiego monologu, czyli ja mówię, co robię teraz, co robiłam wczoraj, co będę robić. To jest oczywiście świetne ćwiczenie, ale pamiętajmy, żeby też ćwiczyć takie dialogi. No bo jak będziemy mówić po angielsku w takich już
prawdziwych warunkach, że tak powiem, no to będzie to interakcja. Dlatego to, co ja polecam, to jest wyobrazić sobie, że prowadzimy dialog. Wyobrażamy sobie, że mówimy z jakąś osobą po angielsku, oczywiście to jesteśmy cały czas my, możemy sobie ją nazwać i zadajemy jakieś pytania, ta druga osoba nam odpowiada i wtedy ćwiczymy tę interakcję. Nie jest to tylko monolog, ale to jest właśnie ta interakcja. I jeszcze taki mały tip, jeżeli dodatkowo się nagracie, to wtedy już jeszcze bardziej tę barierę zminimalizujecie, jeszcze bardziej zwiększycie tą pewność siebie w mówieniu po angielsku, z tego względu, że można do tego nagrania wrócić, można przeanalizować swoją wypowiedź i oczywiście no jest taka pułapka, że my nie wiemy za bardzo, czy mówimy poprawnie, no bo żeby poprawić swoje błędy, to trzeba być ich świadomym, a jeżeli nie jesteśmy świadomi, no to jest ciężko. Ale już samo odsłuchanie tego, co mówiliśmy, takie zaznajomienie się ze swoim głosem bardzo zmniejsza barierę językową i my zwiększamy tym samym tę pewność siebie w mówieniu. No bo do swojego głosu trzeba się przyzwyczaić. No i teraz, kiedy już poczujemy się tak komfortowo, pewnie w takich właśnie bezpiecznych warunkach, mówiąc do siebie, no to o wiele łatwiej będzie nam komunikować się w takich sytuacjach bardziej stresujących, jak chociażby rozmowa o pracę, czy na przykład rozmowa telefoniczna, tak? Więc bardzo tutaj polecam, żeby nie wskakiwać na głęboką wodę. Oczywiście, jeżeli chcemy, to możemy, tak? Nie mówić w ogóle do siebie i wyjechać na przykład za granicę i przez miesiąc komunikować się w języku angielskim, ale to się lepiej sprawdza przy takich osobach, które są ekstrawertykami i osobami bardzo śmiałymi, które nie są perfekcjonistami. Tak, tak bym powiedziała. Jeżeli jesteście bardziej tacy introwertyczni, ze skłonnością do perfekcjonizmu, to no, nie za bardzo się sprawdzi. Lepiej tutaj skupić się najpierw na ćwiczeniu mówienia w tych właśnie bezpiecznych warunkach, mówiąc do siebie na głos, a potem to skonfrontować z innymi. I powiem Wam jeszcze tak, jak ktoś tutaj mnie zna bliżej, no to wie, że ja tę metodę wypróbowałam, zanim szłam do liceum. Bo u mnie wyglądała tak sytuacja, że ja bardzo, ale to bardzo bałam się mówić, miałam ogromną barierę językową i ja praktycznie w ogóle nie mówiłam. Ja potrafiłam się przedstawić w bardzo prosty sposób, ale żeby coś powiedzieć, to nie. Pomimo, że ja uczyłam się angielskiego od 7 lat, więc coś tutaj było nie teges. Ja wtedy zaczęłam mówić do siebie przez całe wakacje, codziennie, dzień w dzień, na głos. I ta praktyka sprawiła, że kiedy ja poszłam do liceum po tych 2 miesiącach, ta moja bariera była o wiele mniejsza. Co prawda, ja nie czułam się jakoś tak swobodnie w rozmowie, bo ja ćwiczyłam to mówienie tylko do siebie, ale już potrafiłam coś mówić i no w sumie ja mówiłam bardzo, bardzo dużo. Jeszcze miałam ten lęk, kiedy miałam mówić po angielsku w grupie, dlatego że, no tak jak powiedziałam wcześniej, ja nie ćwiczyłam tego mówienia z innymi osobami, ale byłam w stanie rozmawiać, byłam w stanie układać zdania, a potem oczywiście ćwiczyłam to mówienie właśnie w takich grupach w klasie. Jeszcze też były takie speech'e, czyli takie wypowiedzi ustne, które ćwiczyliśmy i ten poziom angielskiego niesamowicie się tutaj zwiększył. Także bardzo, bardzo polecam tę metodę mówienia do siebie na głos, a najlepiej, żeby właśnie zrobić z tego takie dialogi, żeby sobie wyobrazić, że mówimy z drugą osobą, wtedy to bardziej przypomina taką realną, taką prawdziwą rozmowę po angielsku. Kolejny sposób, sposób numer 3, to jest uzyskanie feedbacku odnośnie mówienia. No bo tak, powiedzmy sobie, że już czujemy się w miarę okej z naszym angielskim,
Już tam mówimy. Jest to w miarę swobodne, ale mamy dalej takie pytania, czy ja na pewno mówię poprawnie, poprawnie gramatycznie, czy ja dobrze wymawiam, czy nie popełniam jakichś gaf, czy te słowa, których używam, czy zwrotów, te zwroty, czy one brzmią naturalnie, czy tak by powiedział native speaker. I tutaj świetnie się sprawdzi uzyskanie właśnie takiej informacji zwrotnej od osoby, która ten język zna lepiej od nas. I to jest coś, czego mnie brakowało, kiedy uczyłam się tego mówienia samodzielnie. Bo ja co prawda się rozkręciłam i tę barierę w miarę, mogę powiedzieć, przełamałam, ale ja nie miałam tego feedbacku z zewnątrz. Nikt mi nie mógł powiedzieć, czy ja mówię poprawnie, czy ja w ogóle brzmię dobrze, czy ja nie brzmię trochę tak książkowo, sztucznie. No byłam wtedy sama. A gdybym miała ten feedback, no to też ta pewność siebie by się powiększyła, dlatego że wiedziałabym, jak ja mówię, a tak to ja nie wiedziałam. Wiecie, o co chodzi? Z jednej strony mówiłam dużo, ale ja nie wiedziałam, czy ja mówię dobrze. I teraz, gdzie można uzyskać taki feedback? No, przede wszystkim na zajęciach prywatnych, takich jeden na jeden, na zajęciach grupowych. I tutaj sytuacja wygląda tak, że te zajęcia jeden na jeden, no one są oczywiście droższe, tak samo zajęcia grupowe. I to, co możecie zrobić i to, z czym ja wyszłam, żeby właśnie pomóc większej liczbie osób w zwiększeniu tej pewności siebie po angielsku, to jest program mentoringowy Bomba, gdzie my na bieżąco otrzymujemy feedback odnośnie mówienia. Ja każdej osobie daję taki feedback, daję informację zwrotną. Mało tego, uczestnicy nawzajem dają sobie feedback, bo to jest też jedno z zadań. Nie tylko mamy tam się nagrać i wrzucić swoje nagranie, ale też mamy dać sobie wzajemny feedback, bo tak zwane peer correction, czyli ta korekta między osobami, które się uczą, ona jest bardzo, bardzo skuteczna. I no najczęściej wygląda to tak, że osoby nie poprawiają błędów gramatycznych, ale dają takie bardzo pozytywne informacje zwrotne. Ja teraz w edycji czwartej, która skończyła się w grudniu, wprowadziłam właśnie taki feedback ze strony uczestników. Wcześniej tego nie było. Wcześniej był tylko feedback z mojej strony, a teraz zdecydowałam, że będzie nie tylko feedback z mojej strony, ale też feedback innych uczestników, bo to świetnie działa na naszą pewność siebie, bo inne osoby mówią nam, co poszło nam dobrze. I tak jak powiedziałam wcześniej, osoby nie będą nas raczej poprawiać. To się bardzo rzadko zdarzało, żeby ktoś poprawił jakiś błąd, bo każdy jakby jest na tym etapie uczenia się i bardziej podchodzi do tego na takiej zasadzie, że wszystko było zrozumiałe, zrozumiałam cię, mówisz fajnie, mówisz swobodnie, bardzo podoba mi się twój akcent, a tutaj powiedziałaś fajne słowo, a tutaj użyłaś tego zwrotu, ja w ogóle go nie znałam wcześniej, więc to jest coś ekstra i zdecydowałam, że te feedbacki będą. Te feedbacki właśnie ze strony innych uczestników, bo to naprawdę robi niesamowitą robotę, dużo też się uczymy od siebie. Kolejna rzecz, kolejny sposób, to jest taki level up, że tak powiem, to jest wzięcie udziału w zajęciach konwersacyjnych. No bo tak, najpierw ćwiczymy to mówienie w komfortowych warunkach, rozkręcamy się, nabywamy takiej większej pewności siebie, no ale dalej jeszcze nie czujemy się swobodnie w rozmowie, bo nie mamy kontaktu z innymi ludźmi. Nie ma tej interakcji. Nie możemy skonfrontować tego naszego mówienia z innymi. I
Ja bardzo, ale to bardzo polecam, żeby brać udział w takich zajęciach konwersacyjnych. Nie musi to być, nie muszą to być takie regularne zajęcia, na przykład cotygodniowe. Ja teraz prowadzę program Rozgadaj się po angielsku. Te zajęcia są cotygodniowe, ale tutaj naszym celem jest naprawdę się rozgadać i wskoczyć na wyższy poziom w języku. Ale jeżeli waszym celem jest taka większa pewność siebie w mówieniu, to można brać udział w takich zajęciach konwersacyjnych nawet dwa razy, czy nawet raz w miesiącu, żeby jednak ten kontakt z innymi osobami był, bo to jest niezwykle istotne, no bo pamiętajmy, że język to jest przede wszystkim interakcja, tak? To jest komunikacja z innymi osobami, a to nie jest mówienie takie tylko do siebie. Dobra. Dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o te zajęcia konwersacyjne. Aha, jeszcze jedno. Ja też w tej edycji programu mentoringowego Bomba wprowadzam zajęcia konwersacyjne. W edycji czwartej z nich zrezygnowałam, wprowadziłam coś innego. Wprowadziłam czat grupowy codzienny na Messengerze, ale stwierdziłam i też dostałam informację zwrotną od uczestników, że jednak takie zajęcia konwersacyjne bardzo by się przydały i wprowadzam je z powrotem. Także będzie też możliwość wzięcia udziału w takich właśnie zajęciach konwersacyjnych. Także nie tylko mówienie do siebie, nie tylko nagrywanie się, nie tylko feedback, ale jeszcze zajęcia konwersacyjne, żeby właśnie wzmocnić tę pewność siebie, żeby przełamać barierę językową, no bo jak wiecie i jak mnie znacie bliżej, no to moją misją jest to, żeby więcej osób nie bało się mówić po angielsku, mówiło z większą pewnością siebie, ze swobodą i nie miało takich obaw, ojejciu, a co ktoś o mnie pomyśli, czy ja mówię poprawnie. No chciałabym, żeby jak najwięcej osób w Polsce mówiło swobodnie po angielsku, tak jak jest to chociażby w krajach skandynawskich. No i piąty taki tip, piąty sposób na to, żeby zwiększyć pewność siebie w mówieniu. To już nie dotyczy takiej strategii, takich, wiecie, metod nauki. To dotyczy nastawienia, czyli tak zwanego mindsetu. Bo prawda jest taka, że my możemy ćwiczyć to mówienie, możemy się nagrywać, możemy brać udział w tych zajęciach konwersacyjnych, ale jeżeli my w naszej głowie cały czas mamy takie negatywne podejście, taki negatywny obraz siebie i takie blokujące przekonania na zasadzie ja jeszcze nie mówię tak jak inni albo jeszcze muszę się nauczyć więcej słów albo jeszcze ta gramatyka mi nie idzie. Takie skupianie się na negatywach powoduje, że no, ta pewność siebie nie wzrasta. I my możemy mówić do siebie, możemy brać udział w zajęciach konwersacyjnych, ale jeżeli my tego nie przepracujemy, to będzie nam ciężko zwiększyć pewność siebie. Dlatego tutaj jest bardzo ważne, żeby skupić się na tym, co pozytywne, na tym, co nam wychodzi. Dlatego też ja, kiedy daję feedback, czy to w programie mentoringowym Bomba, czy to w Rozgadaj się po angielsku, ten feedback jest zawsze pozytywny, pozytywne ocenianie, żeby pokazać, że błędy są dobre, tak? I warto popełniać błędy, bo tylko tak idziemy do przodu. Mamy okazję się poprawić i potem pójdzie nam lepiej. I zawsze zaczynam od tego, co danej osobie poszło dobrze, a potem co można poprawić, tak? Bo naprawdę bardzo ważne jest to, żeby skupić się na tych pozytywach, bo pamiętajmy, że to, na czym się skupiamy, wzrasta. Więc jeżeli my będziemy mieć taki nawyk, żeby właśnie patrzeć na to, co nam wychodzi dobrze, w czym jesteśmy mocni, a niekoniecznie na to, co jeszcze nam nie wychodzi, to
o wiele szybciej nabędziemy tej pewności siebie w mówieniu. A jeszcze jak inne osoby nam pokażą, popatrz, ale tu ci fajnie to wychodzi, w tym jesteś mocna, wymowę masz bardzo dobrą, akcent masz świetny, popatrz, znasz takie słówko, to słówko wykracza poza twój poziom, to jest słówko z poziomu już na przykład B2, a ty jesteś na poziomie A2, tak? Jeżeli ta osoba słyszy to regularnie, to ona zaczyna być bardziej pozytywna i ta pewność siebie po prostu wzrasta. I teraz chciałabym bardzo zachęcić do tego, żeby wyrobić w sobie taki nawyk zwracania uwagi na to, co jest pozytywne. I tutaj fajnie się sprawdzi albo notes, założenie notesu, albo karteczki post-it, czyli te takie samoprzylepne karteczki, gdzie notujemy sobie codziennie, co dobrego zrobiliśmy w kierunku swojego angielskiego, żeby właśnie skupić się na tych pozytywach, bo naprawdę to, że my dalej nie mamy takiej pewności siebie w mówieniu, to, że my się dalej stresujemy, to jest kwestia w głównej mierze, tak naprawdę jakby główny problem jest w tym naszym nastawieniu. Problem nie jest w tym, że nie mamy wystarczającej wiedzy, że jeszcze tam czasy nam się mylą, że jeszcze tam więcej trzeba nauczyć się słownictwa. Problem jest właśnie w nastawieniu. Bo zauważcie, że są osoby, które są bardzo pozytywne, nie wiem, popełniają błędy, mówią kali jeść, kali pić, ale są właśnie tak pozytywnie nastawione do tej komunikacji, tak bardzo zależy im na tej interakcji, na przekazie, że one mają taką pewność siebie w mówieniu. Na pewno znacie takie osoby, tak? Że one nie mówią poprawnie, popełniają bardzo dużo błędów, ale skupiają się na tej drugiej osobie, wiedzą, w czym są mocni, wiedzą, że na przykład są bardzo komunikatywni, że są tacy pozytywni i tym samym no ta, my widzimy tak, że ta pewność siebie jest duża. A kiedy mamy sytuację, kiedy znamy dużo słów, znamy gramatykę, ale właśnie w środku tak czujemy, że a jeszcze tego nam brakuje, a jeszcze tego trzeba się nauczyć, no to niestety ta pewność siebie będzie mała, tak? Więc tutaj bardzo, bardzo polecam to, aby skupić się na pozytywach. To po prostu nie ma zmiłuj, robimy to od dzisiaj. Co można konkretnie zapisać? I robimy to codziennie, to jest bardzo ważne. Na przykład, to mogą być małe rzeczy, to nie musi być nic wielkiego, też pamiętajmy, że sukces osiągamy małymi krokami, tak? Małe kroki. Dzisiaj poznałam 3 nowe słowa i potrafię użyć ich w praktyce. Tak? Możemy sobie to zapisać. Albo dzisiaj słuchałam angielskiego przez 15 minut i zrozumiałam 80% tego, co mówili. Dzisiaj zapamiętałam słowo bez korzystania ze słownika. Tak? Potrafiłam wywnioskować znaczenie z kontekstu. Albo dzisiaj zrozumiałam niektóre zwroty w piosence, czy niektóre zwroty w serialu. Dzisiaj pogadałam do siebie przez 5 minut po angielsku, albo nawet przez minutę, tak, po angielsku. To jest sukces. Jest bardzo dużo osób, które w ogóle nie mówi do siebie. I teraz w takie dni, kiedy jest nam źle, kiedy mamy spadek motywacji, kiedy czujemy, że no w sumie to ja chyba nie mam talentu do języków, a czy ja się do tego nadaję, chyba jestem za stara, wiecie, już takie bardzo blokujące przekonania, to kiedy spojrzymy na listę tych pozytywów, to od razu ta motywacja skacze nam w górę, tak? Więc bardzo, bardzo polecam to zrobić i to niesamowicie zwiększa poziom pewności siebie. To jest po prostu udowodnione naukowo, to na czym się skupiamy wzrasta, więc no bardzo, bardzo polecam, sama to robię i też od jakiegoś czasu ja bardzo mocno skupiam się właśnie na pozytywnych rzeczach, bo zdałam sobie sprawę, że to, na czym się skupiamy, wzrasta. Ja to kiedyś już słyszałam, nie wzięłam sobie tak jakoś mocno tego do serca i teraz, kiedy właśnie rzeczywiście mocno pracuję nad sobą i nad tym moim mindsetem, bo ja też bardzo mocno nad tym pracuję, to
zauważyłam, że ja też przyciągam więcej tych pozytywnych rzeczy. Dlatego pamiętajcie, skupiamy się na tym, co pozytywne. I bardzo ważne zdanie, które chciałabym jeszcze powiedzieć. My potrafimy więcej, niż nam się wydaje. My zawsze się ograniczamy i zawsze mamy takie wrażenie, że coś robimy gorzej, tak? Że mamy, nie wiem, takie mniejsze umiejętności. Czyli na przykład mówimy w miarę dobrze po angielsku, ale nam się będzie wydawać, że wcale tak dobrze nie mówimy. Możemy mieć bardzo dobry akcent, ale dla nas to jest takie jakieś normalne, w ogóle na to nie zwracamy uwagi, z tego względu, że właśnie nasz mózg jest skonstruowany w ten sposób, że my skupiamy się na negatywach, więc my musimy to przestawić. I jak to przestawimy i będziemy pracować nad naszym nastawieniem, ja zresztą mam taki odcinek na YouTube, też można sobie obejrzeć, o nastawieniu i jak pracować nad swoim nastawieniem, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Ta pewność siebie w mówieniu po angielsku czy w jakimkolwiek języku, ta bariera językowa, ona naprawdę nie jest zależna od wiedzy. To nie jest tak, że my nauczymy się więcej słów, nauczymy się gramatyki i będziemy mówić swobodnie. To nie jest tak. My musimy bardzo pracować nad swoim nastawieniem, nad tym, co my potrafimy, a co jeszcze warto poprawić. I kiedy widzimy, że okej, może tutaj jeszcze robię błędy, nie znam dobrze gramatyki, ale jestem na przykład osobą komunikatywną, tak? I na tym się skupiam, na tej komunikacji. Dobra, robię błędy, nic, mogę się poprawić. To wiecie, ta pewność siebie bardzo, bardzo wzrasta. Dobrze, słuchajcie, troszkę się rozgadałam, myślałam, że ten live w ogóle będzie krótszy, więc już tak na zakończenie bardzo serdecznie zapraszam do zapisów na listę oczekujących na 5. edycję programu mentoringowego Bomba, głównie przez to, że jest to program z limitowaną liczbą uczestników. Nie przyjmuję tam dużo osób, dlatego że mój zakres wsparcia jest dosyć duży, tak jak powiedziałam, ja regularnie, na bieżąco daję feedback odnośnie mówienia, jest tam bardzo dużo praktycznych ćwiczeń na mówienie, aż 40, no i ten regularny feedback. Jest również możliwość wzięcia udziału w zajęciach konwersacyjnych ze mną i innymi uczestnikami. Oczywiście tutaj ten poziom jest też dostosowany, więc nie będzie tak, że osoby z, nie wiem, na poziomie A2 będą z osobami na poziomie na przykład, nie wiem, B1+, czy B2. Także podlinkuję pod tym nagraniem link do zapisów. Jeśli, tak jak powiedziałam wcześniej, ktoś ogląda to nagranie później, to też można się zapisać i załapać na kolejną edycję. To by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i bądźcie pozytywni. Pamiętajcie, że ten wasz angielski wcale nie jest taki zły, jak wam się wydaje. Jest o wiele lepszy, tylko po prostu w to uwierzcie. I skupcie się na tym, co pozytywne. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.